Jest z nami Marcin Pawłowski po zawodowym debiucie. Witam Ciebie. Dzień dobry. Powiedz, jak smakuje zawodowy debiut? O, słodko. Strasznie się cieszę, bo czekałem na ten debiut długo czasu. Przygotowałem się też długo, bo całe wakacje, także jestem mega zadowolony. Czy wakacje właśnie to jest taki, to jest generalnie taki ciężki czas dla zawodników? Znaczy różnie bywa. Są jakieś obozy i tak dalej, inni odpoczywają i tak dalej. Co Ty dokładnie robiłeś? Ogólnie w wakacje jest ciężko, bo są przerwy w treningach. Ja nigdy sobie nie robię przerw, bo uważam, że wakacje to jest optymalny moment, żeby właśnie podszkolić się w różnych aspektach, pojeździć. Wtedy, kiedy inni śpią. Klubów. Tak jest dokładnie. Tak, wtedy, kiedy inni są nad morzem czy na imprezach, to ja zazwyczaj wtedy trenuję i przykładam się do tych aspektów, które nie trenujemy w sezonie, czy na przykład zapasy i inne tego typu zajęcia. A miałeś jakieś problemy ze znalezieniem sparring partnerów, bo właśnie to było poza sezonem, tak? Nie miałem żadnych problemów w klubie. Jest kilku chłopaków, na których zawsze można liczyć, mam tu na myśli Tomasza Jeruszkę albo Mateusza Gądka i w zasadzie przez całe wakacje z nimi non stop sparowałem, ciągle z nimi trenowałem, także mogę im podziękować, dzięki bardzo. Wyglądało przez moment tak, jakby to twój przeciwnik górował nad tobą, ponieważ to on ciebie sprowadził, czy to był taki właśnie twój plan, spodziewałeś się, że tak będzie i że wykorzystasz to w parterze? Znaczy, zawsze bronię sprowadzeń i ogólnie nikt nie chce być na dole, ale mam ten plus, że dobrze walczę z pleców i właśnie techniki kończące z gardy są moimi ulubionymi, czyli duszenia, trójkąty, gilotyny i właśnie tutaj gilotyna się udała, także... Ponieważ to jest generalnie taki bardzo ciężki moment, kiedy postanawiasz, że będziesz albo to cisnął z całej siły, albo nie, czy twój przeciwnik dawał jakieś takie oznaki, że to duszenie wchodzi? Właśnie nie dało żadnych oznaki. Po tym widać, że to już nie jest początkujący zawodnik, że krapnik to jest jego specjalność, bo widziałem, że duszenie było elegancko zapięte i siedziało pod brodą perfekcyjnie, on i tak nie dawał znać, że to wchodzi, nie było żadnych obarczenia, nic takiego, cisnąłem po prostu ile się dało. A czy był też taki moment, kiedy on próbował Cię właśnie przy tym duszeniu rozbić, czy to w jakiś sposób wpłynęło na Ciebie? Dostałem kilka uderzeń w trakcie, gdy ciągnąłem tą gilotynę, kilka razy dostałem w łeb takimi kokosami, więc... To już jest taki symptom, że to duszenie musi wchodzić, bo gdyby nie wchodziło, to nie próbowałby tak za wszelką cenę go rozerwać uderzeniami. Czy w najbliższym czasie czekają Ci jakieś starty zawodowe? No mam bądź amatorskie. Mam nadzieję, że uda mi się kolejną walkę zawodową jakoś trzasnąć. I mam nadzieję, że będzie do przodu 2-0 tym razem. To mam nadzieję, że uda Ci się trzasnąć jakąś walkę. Dzięki. Dziękuję.